Reporterskie obrazy, animacja kulturalna, biesiada pokoleń, korowód tradycji i kultury i majówka u Paderewskiego. Wiosna zwykle obfituje w propozycje lżejsze, w wycieczki, a także takie formuły spotkań o charakterze biesiadnym, które może nie niosą ogromnej wiedzy, jak na uniwersytet przystało, ale mają nieprawdopodobny pozytywny ładunek emocjonalny. Ludzie są wspólnie biesiadują, wspólnie się cieszą. Jest jakieś poczucie takiej jedności. W tej chwili trwa spotkanie słuchaczy, którzy uznali, że czas piosenkę biesiadną pokazać w całej okazałości. To proste, bo właściwie wszyscy kiedyś biesiadowaliśmy i biesiadujemy. Jest radośnie, jest wesoło i tak będziemy chwilę jeszcze biesiadować z akordeonem, z zespołem tercium, z zespołem teatralnym. Jest bardzo miło. Biesiad będzie kilka. Szczególnie cieszymy się z biesiady pokoleń pod nazwą Korowód Tradycji i Kultury, ponieważ ta biesiada jest wspólna z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Szczepanika, Magiczna Szkoła i Wyjątkowa Młodzież. I na tej biesiadzie jeszcze raz spotkamy się, aby sobie powiedzieć, że pomimo, że nas wiele dzieli, dzieli nas wiek, dzieli nas skala doświadczeń życiowych, ale powiemy sobie również, co nas łączy. Łączy nas pozytywne postrzeganie świata, potrzeba budowania coraz to nowych marzeń i ogromnej życzliwości do siebie. Dokonamy za chwilę tego sprawdzianu. Młodzież razem ze słuchaczami uniwersytetu zwiedza muzeum przyrodnicze, spaceruje po skałkach. I najistotniejsze jest to, że seniorzy, czyli trzeci wiek, mogą z radością przytulić wiek pierwszy i powiedzieć: dobrze nam razem. Uniwersytet nie może zakończyć żadnego roku akademickiego bez tak zwanej majówki seniora. Majówka seniora w Kąśnej i tu słuchacze po prostu przywołują majówki sprzed wielu lat. A że tego dnia tu w Kąśnej bardzo wielu różnych gości, to my chyba chcemy pokazać nowy wizerunek seniora. Seniora radosnego, otwartego na ludzi, który właściwie nie na co dzień pamięta już o tym PESEL-u. Takiego seniora, który chciałby rzeczywiście ciągle tworzyć coś dla przyszłości. Nie oglądać się na przeszłość, tylko jest twórczy, kreatywny, myśli co dalej. Chcemy budować taką wizję. Myślę, że to się nam udaje. I bardzo często wychodzimy z murów uniwersytetu i pokazujemy, jaki może być senior i jak warto budować taką przestrzeń w czasie, kiedy, no co tu ukrywać, demografia jest jaka jest, seniorów przybywa. Więc ten nowy wizerunek my tu tworzymy. Biesiada pokoleń, korowód tradycji i kultury i majówka u Paderewskiego z zakresu studium wiedzy o kulturze współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.